Hej kochani, witam się z wami ponownie zapraszam na takie właśnie bardziej lifestyle'owe rzeczy. Jestem w trakcie ogarnięcia się, bo muszę jedną ważną rzecz zrobić, ale potrzebuję się umalować. I jakby to, co nałożyłam, to jest w ogóle kontur z PS. Ta wersja Pro. Polubiłam ją, bo ona daje naprawdę taki świetny, mocny efekt. Może tak, nauczyłam się też może trochę z nim pracować. Z tym zauważyłam jej zaletę, że mega ładnie wygląda. I nawet taką końcówką na pędzlu świetnie mi się to sprawia. Oczywiście. W ogóle trzeci raz robię ten makijaż. Już mi się szczerze nie chce. Jakby to jest jedyny moment, gdzie ja mogę to zrobić dzisiaj. Ale mi się po prostu już przestało chcieć. Akurat idealnie słońce. Ale nie, tak to mi się daleko nie chce być. Tak, potrzebuję bardzo dużą ilość różu i akurat ten z Narsa kremowy mi się tutaj najbardziej sprawdza. Nałożę sobie dupką gąbki. Ale potrzebuję bardzo dużej ilości, taki wiecie, żeby był widoczny. Jakby mogłabym wziąć ten od Charlotte, co miałam, albo w ogóle mam jeden kremowy róż, który trochę mnie przeraża, bo to jest ten tart kremowy. Marakuja Juicy Blush w odcieniu Rose, ale trochę mnie przeraża to. Czy wiadomo, tester to tester, wygląda inaczej, ale mnie przeraża to, jak on później wygląda. I wiadomo, no, nasze produkty szanujemy bardziej. I wolę na razie to sobie odpuścić, jeśli mam to na innych, bo tu mam z Narsa Afterglow Liquid Blush. O, tak serio, ja potrzebuję taką ilość różu. Bo mogłam wziąć ten Charlotte też, bo on też jest taki mocny pigment, zobaczcie. No, ale... Ło! Teraz to mogłam zrobić zdjęcie, bo wygląda po prostu pięknie w tym słońcu jeszcze. No, powiem, że... Cudownie, no. Dobra, aż musiałam to ogarnąć i chyba odpowiednia ilość różu jest. Korektor to w ogóle już nie będę komentować, że jestem w szoku, bo się dobrze połączył ze wszystkim. Minimalna ilość. No i powiem, że jeszcze potrzebuję. Ja w swoim życiu i w tym roku jeszcze na bank kupię. Dobra. Kupię kremowy rozświetlacz. Ale taki fajny i taki mój. Na zasadzie. Bądźmy szczerzy, mój odcień. Znaczy. Albo kremowy. Albo wezmę sobie ten z. Z czego? Z Rare. Tylko jakby. Chyba wolę kremowy. Dobra, zmieniam zdanie. Wolę kremowy i to jest to. Dobra, ale koniec tutaj o takich rzeczach. Koniecznie dajcie znać, co u was słychać. Jakby wiecie zawsze, co u mnie, więc ja jestem ciekawa, jak tam wam mija. Tak naprawdę prawie... prawie cały styczeń już minął? No, jakby to jest. No i właśnie to jest to, że jeśli mamy styczeń, to mnie już gonią wszystkie możliwe projekty. No, jakby to jest. To jest to.
Mam jakieś, Boże, powiedzcie mi. Aha, sklinka, Chubby Sticks. Nie jestem przekonana, czy to w ogóle coś dało. Ale nie, ja po to w ogóle już nie sięgam, więc jakby słabo. Najlepszy rozświetlacz ever, który w ogóle istniał w mojej kolekcji, to jest ten z Marc Jacobs. No, ja w ogóle właśnie odebrałam paczki od kuriera i też chcę wam pokazać, co w nich jest. Planowałam to już od razu zrobić, ale stwierdziłam, że jak zrobię to od razu, to się to nie ogarnę do końca, a muszę to dzisiaj zrobić, więc jakby moja misja, im szybciej Gits. Im szybciej to zrobię, tym będzie właśnie lepiej. Jakby nie jest, wygląda to tak super, że jakby nie chcę nawet tego pudrować, ale wezmę sobie puder z Narsa, ten Light Reflection Setting Powder, Setting Press Powder. No, delikatnie dał mi efekt matte i zobaczymy. Jakby jestem ciekawa, jak on wygląda, a ja potrzebuję jednak w niektórych miejscach delikatnej dawki utrwalenia, ale powiem wam, że wygląda spoko. Więc to jest to. Dobra, ja tylko jeszcze dorzucę rzęsy i będę działać dalej. Dobra. Trochę sobie ogarnęłam to, co wiecie, to co miałam. Boże, jestem cała brudna i uwalona, bo jeszcze róży dorzucałam i to w bardzo dużej ilości. Słońce nawet zaszło, więc jest dobrze, ale ja po prostu aż mnie jara, żebym otworzyć to. W ogóle moje pierwsze zamówienie od tej marki. W ogóle, może tak. Moje pierwsze w ogóle zakupy z tej marki, ale w niedzielę wpadłam w szał, czy w szał zakupowy, jakby worek na śmieci. Jakby szukałam plecaka. Byłam w czwartek chyba w galerii i wiecie, i szukałam co ten, czy mogę gdzieś cokolwiek znaleźć, wiecie, taki plecak wow, taki, który mi się podoba, wiecie, taki, który no będzie spełniał funkcję typu, najważniejsza funkcja, ma pomieścić ten kubek. Chyba jednak nie ten. Więc tak, ma pomieścić ten kubek. Nie, jak muszę to trochę ogarnąć. I to była tak naprawdę najważniejsza rzecz. Bo widziałam sporo, sporo plecaków, które. No okej, okay, jakby były ładne, ale one były małe. A ja mały plecak mam, jakby ja go nie chcę zmieniać. Mój plecak z, bo ja sobie nie pamiętam, ile ma lat, ale jest świetny. Trzeba go wymienić, bo mi z tyłu już tam, gdzie są ramki, już tam wiecie, pęka i plastik mi, jak wiecie, wbija się w plecy. Czyli ja muszę tu trochę posprzątać, bo jakby ja nawet nie mam miejsca. No, ale nie potrzebowałam, wiecie, plecaka na już teraz, natychmiast. Bo ten. Tylko potrzebowałam, wiecie, żeby mieć na wyjazdy, żeby, wiecie, pomieścić ten kubek albo na weekendowy, żeby zamiast tej torebki. Zobaczcie, ale tak się jaram, że
chyba wytrzymy ręce od wszystkiego. No i przez przypadek, totalny przez przypadek, żeby nikt nie ten, trafiłam właśnie na stronę Michaela Korsy, gdzie no co jak co, ale plecaki, w ogóle produkty, tutaj akcesoria i wszystko, Korsy są jakby mega znane i zawsze mi się podobały plecaki od nich i jeden plecak mi się też tam spodobał, ale jak spojrzałam, to on będzie za mały, jakby super, jakbym chciała w ogóle wymienić plecak, ale za domyślnie było szukałam plecaka, który będzie po prostu zmieści kubek i jakby nie spodziewałam się, że no jakby to nie jest plecak, bądźmy szczerzy, to są okulary, bo też mi się, Jezu, to jest wszystko, też mi się marzyło, żeby mieć takie, wiecie, jedne okulary ładne, jakby, nie no, jakby, szczerze, podobają mi się, jakby, stwierdziłam, że w razie czego je odeślę. Naprawdę, ja już byłam zdolna do odesłania ich, bo wiedziałam, że spoko, nie lubię, ale one są piękne, bo one są tu logowane i to jest rose gold. Więc niestety okulary ze mną już zostają i mega. Nie próbuję je teraz tu położyć tu. Do pudełka. I to jest w ogóle hit sezonu, bo nie spodziewałam się, że one przychodzą w opakowaniu. Jakby ja, moje jedyne okulary słoneczne, które były najdroższe, są najdroższe, bo je mam do dnia dzisiejszego i kupiłam je ze względu na to, że jak byliśmy w Stanach, to ja pierwszego dnia, nie wiem jakim cudem, znaczy wiem jakim cudem, miałam je na, tutaj na włosach i mi nosek odpadł. A to był pierwszy dzień nasz w Stanach i byliśmy w Nowym Jorku, gdzie mieliśmy jeszcze jechać do Doliny Śmierci, Wielki Kanion. Miał być 30 stopni, palące słońce, a ja bez okularów. Więc chodziłam, szukam i chyba drugiego dnia, trzeciego poszliśmy znowu do Targetu i znalazłam tam okulary, a w Targecie okulary... Uwaliłam chyba. No oczywiście, że uwaliłam te lata. A okulary były chyba w cenie 20 dolarów? Jakoś chyba 20-25 dolarów za nie dałam. I takie... Why? Dlaczego? Jakby... Dlaczego tak drogo? No chyba mnie pogrzało, ale bardzo mi się podobały. I tam, więc jakby no... No spoko, no już zostaję ze mną. Druga paczka. I tu już jest plecak. No, więc jakby i tak potrzebowałam. Nie mogłam znaleźć, podróbę, bo to już była jawna podróba Ray-Banów za 10 dolarów. No, więc jakby wiecie. No i kupiłam sobie właśnie te okulary z Targetu. I to są moje najdroższe okulary, które miałam, bo wszystkie inne okulary, reszta innych okularów, które mam, to one są, zobaczcie, to ja je kupowałam, nie wiem, w handlu, nie zadychę. W ogóle szczerze nie wiedziałam, że to przyjdzie w dwóch paczkach. To znaczy miałam, ale jakby wiecie, no ten sam adres i to w ogóle to było jedno zamówienie, więc naprawdę byłam w szoku, że mam dwie paczki.
No, więc to jest to. No, a że spodobały mi się te okulary z Corsy, to stwierdziłam, dobra, zobaczymy. Zawsze mogę odesłać. A plecak. Aha, dobra. Serio? Jakby. Może tak. On jest. Za chwilę wam pokażę, jak on wygląda, ale sprawdzę, czy zmieści mi się kubek. Musicie to po prostu zobaczyć. Ledwo zapinam plecak, ale kubek na wysokość się zmieścił. Jakby wyjęcie w ogóle wszystkich rzeczy z tego plecaka to naprawdę ten. Ale kubek oficjalnie się zmieścił, wypchnął mi tylko plecak. Jakby to była próba. Bo on nie jest taki, no w ogóle pojedynczy zamek. O! No, tu ma kieszeń pod majeną. No dobra. Oficjalnie plecak ze mną zostaje. Oficjalnie. Jakby nigdy nie miałam nic od nich, a rozpakowanie tego wszystkiego graniczy po prostu z cudem, bo oprócz tego, że tutaj było zabezpieczające, mam pełno folii, papierów i tego typu. Ale jakby... Kubek też mi się zmieści, odpowiednio tylko zapięty, więc jakby rozpakowuję plecak dalej i plecak zostaje tak samo, jak zostają ze mną okulary. Tylko nie wiem, czy oni dawają jeszcze takie... No, jakby ja mam serio pełno jakichś papierów i nigdy nie wiem, czy one są, czy się jeszcze w nich jest, czy nie. Oficjalnie mówię, że plecak ze mną zostaje. Mogę go po prostu sobie teraz w końcu odpakować. Jeszcze dostanę jakąś kopertę. A, zwroty poczty i butik. Spoko. Dla mnie to jest ok, bo dla mnie to też było ważne. Jakby mi się nie spodobało to, jak wygląda, jeśli chodzi o politykę zwrotów. Bo pamiętam, że kupiłam na Fashion coś tam. Jakby zestrzelcie mnie, nie pamiętam nazwy. Kupiłam buty za 18 zł, bo były tylko bojki, które mi się podobały. Jednak koszty wysokie, to wiecie, to tam standard, ale polityka zwrotów. Żeby odzyskać hajs za buty za 18 zł, musiałam jeszcze, oczywiście tutaj zwrot był na mój koszt, który wynosił 15 zł. Więc szczerze, totalnie mi się to w ogóle nie opłacało, bo zyskałabym ile? 3 zł? No to sorry. No. No więc jakby to jest to, więc zostawiłam, ale trochę mi się to nie podobało, więc jakby teraz już patrzę. A, już wiem, bo tam polityka była zwrotu taka, że jak miałeś konto u nich, ale wersję chyba Unlimited, Gold, jak zwał, tak zwał, to wtedy było za darmo. A żeby to mieć, to nie wiem, trzeba było sporo wydać, więc mi się i tak to nie opłacało, więc nie, więc jakby te buty były za małe, nikt ode mnie ich nie chciał, więc po prostu poszły out, ale no, wiecie, trochę słabo, to znaczy rozumiem politykę jakby firmy, bo tu nie mam do tego, ale no to mnie nauczyło, że będę teraz lepiej patrzeć na zwrot, jeśli nie jestem przekonana, że to jest to, co chcę, czyli tak jak w tym przypadku też nie byłam pewna, czy
to mi się nadal będzie podobać. I czy to będzie, wiecie, ostatecznie, czy to będzie to. Wyszłam, ogarnęłam swoje rzeczy, ale nie mogłam nie zajść do Istnych Cudów. To jest cudowna piekarnia, która u mnie jest właśnie w mojej miejscowości i tworzą tak cudowne rzeczy, tak pyszne. My co weekend jesteśmy zawsze właśnie tutaj, na przykład mamy bezy, senik, oni mają wyśmienite rzeczy. No, ja już wróciłam, w ogóle z rozładowanym aparatem, telefonem, słuchawkami, wszystkim, co się tylko, tylko dało, więc spoko. Teraz potrzebuję telefon, więc muszę go naładować, potrzebuję aparat, więc też go muszę naładować, bo go obecnie tylko podładowałam, żeby się do Was odezwać. Tak, i będę robić porządek, ale wpatrzę na lakier, bo w sumie od, no właśnie, gdzieś od listopada, października używam tylko bazy i pyłek i to jest dla mnie najlepsze, ale no, ale resztę w sumie może pójść out, więc to też no, czym się chcę związać, więc to też jakby chcę ogarnąć. Mam tonę dziwnych rzeczy. Ale już i tak odnalazłam miejsce, gdzie mam zdenkowane. Będę składać swoje zdenkowane rzeczy, już mam trzy. W tym szeldy brwi. To jest jakby sukces w ogóle u mnie zużyć szeldy brwi. W sumie ja przypominam sobie, że mam brwi. No dwa. I cały czas mi się przypomina ten wosk do brwi. Tak, wosk do brwi jest benefitem, którym się nie sprawdza, ale wiecie, że ja uwielbiam tą nową maskarę z Sephora. Tą silikonową szczoteczką i koniecznie oglądajcie mnie. Śledźcie mnie na Insta, bo będę miała takie szybką akcję dla Was. Więc to też będzie coś fajnego. Mam nadzieję, że nie jedno, bo mam w planach trzy albo cztery, więc zobaczymy, ile to wyjdzie. Ja ładuję do końca sprzęt i się... Serio, wiem, obiecałam się odezwać i jakoś tak ogarnęłam parę rzeczy. Więc to jest to... biedny śnieg. Poszłam też sobie jeszcze na szybko na mierzchnię, muszę w ogóle włosy ogarnąć i jakby nadal szczerze odżywkami totalnie nie leżę. Ta najnowsza, gdzie szczerze dopiero widzę ją w internecie. Więc spoko. Ale nie, jakoś to nie mój vibe, nie moja bajka. I to nie jest, znaczy jakby, powiedzmy sobie szczerze, ona nie jest zła. Ona nie jest zła, ona po prostu daje taką sypkość włosów, której ja nie lubię, bo one, wiecie, latają mi na każdą stronę i wiecie, jakby to nie jest fajne. Muszę usunąć, więc ja te jedne kluczyki ściągam, te sobie zostawiam. I te w ogóle są, wiecie, takie. Będzie odbijać się od... No, takie kiedy. No, więc to jest w ogóle mnie to trochę rozpuściłem wasolecznie i irytuję, po prostu potrzebuję je ogarnąć. No, jeśli ktoś mi się zapyta, ile peelingów do skóry głów usłyszałam z Sephory, to nie mam bladego pojęcia, ale ja ich nie oszczędzam, bo wiecie, ja sobie nakładam dużą dużą ilość, nie wiem skąd te kluczyki tutaj. No więc to jest w ogóle ten kwiatek jest cute. Uwielbiam i kiedyś jak odnajdę, to Wam dam link do tej mapy, bo też jest też polecam, jest świetne i wszystko. A no i właśnie planowałam włożyć tutaj okulary, ale tak, jak tam ze mną zostają. I jakby co, dostałam do tego jeszcze ściereczkę. Nie wiem.
certyfikat gwarancji. Jeszcze jak to było po angielsku, to byłoby dobrze. Znalazłam w każdym możliwym języku. Aha, dobra. 24 months, czyli 2 lata. No spoko. Jakby jakaś instrukcja. Dobra, więc to, ale powiem wam, że to mi się mega mega przyda. No i jeszcze chusteczka. I okulary na razie. Jeszcze wkładam do etui, tylko muszę etui. Bo tak naprawdę ja z tych wszystkich par, które mam, z tych wszystkich, które miałam, a miałam ich bardzo, bardzo dużo, zostało mi tak naprawdę jedne z sentymentu, jedne mam w pracy, jak było lato, jak zapominam okularów, żeby mieć, i dwie pary. To są w miarę najnowszym nabytkiem. Tak. Znaczy najnowszym. Najnowsze to są te z czego? Z Targetą. Ale mi chodzi o tam. Te nie wiem nawet skąd. Skąd je mam? Kto potrafi. Te ściereczki też pewnie mają termin przydatności, bo właśnie rozerwałam je. Brawo dla mnie. To są te z Lidla. Już rozerwałam do końca. No i te okulary są. Je nosiłam. Nie wiem, te, które jakie w pracy mam, no ale ostatnio po tym, jak na urlopie rozwalił, zgubiłam tamten nosek i one w ogóle poszły out. To nie miałam żadnych innych okularów. No, te z Targetu. Dobrze, są mega, no ale stwierdziłam, że będę je szanować. Okulary za $20 i ja wersja szanowania na wakacje skończyła się tym, że i tak nosiłam je na głowie, czego z tymi nowymi nie będę robić, ale no ale spoko. Nie muszę w ogóle chusteczki do okularów kupić, bo moje chusteczki. Moje okulary już w ogóle nie wiem, przeżywają, bo ich nie mam jak wytrzeć. No to mnie właśnie irytuje, że nie mam jak wycierać te chusteczki. Sorry, już je wykończyłam chyba wszystkie, co się tylko dało. Czy to dociera też, bo miałam samopalacz. Nałożyłam tego kwiatka. Cute. I co? I mi się odjął. Też trochę. No, wersję i mi się mój nowy cute plecak. I nie wiem, czy go jutro. Nie wiem, czy go jutro nie wezmę ze sobą. Spoko. Jakby tu jeszcze jest metka. Bo wiecie, ja tak podjarana otwierałam. Że wiecie, że tak naprawdę zobaczymy, co tam. Zobaczę, muszę ciuchy spakować i muszę resztę moich rzeczy spakować i zobaczymy, czy się zmieszczę. Instrukcja obsługi plecaka. Dobra. Muszę torebkę za chwilę spakować, ale spakuję sobie wpierw okulary. Wiecie, jakby są rzeczy. W ogóle nie wiedziałam, że da się to tak odsunąć. W ogóle moja tui, która ma nie wiem, z 20 lat. Jest też całkiem
Całkiem spoko. No i to muszę gdzieś włożyć, ale wetuj. Dobra, to muszę przeorganizować moje okulary. Kubek. Minus, jak nie mam sumki. Uwalniam go do podkładu. Więc to jest. No, więc to jest. To jest to. Muszę iść po sumkę. Dobra. Mam, że tak nie jestem przyzwyczajony do jedzenia obiadu, że jest mi jeszcze ciężko na żołądku. Dobra. No, w ogóle muszę tam zamówić wieszaki na jakie. Bo kupiliśmy chyba za mało sztuk. Potrzebujemy mieć z nim jeszcze dwie paczki. Więcej, bo muszę to, wiecie, przerzucić. No, więc to. O. No, więc muszę i tak to jeszcze. I w ogóle, mimo że ze skarpetkami. Z całą bieliznę też muszę przeorganizować. Za chwilę ogarnę, w ogóle muszę zmyć makijaż, odnaleźć szampon. No. Mam tyle rzeczy do zmywania i oczywiście wiecznie zapominam używać, bo mam kupiłam sobie to masełko do makijażu z Sephory jakoś. Zapomniałam go użyć i użyłam w końcu olejek. Powiem tak, to już chyba tradycja, że kończymy wspólnie dzień. Ja akurat mam włosy umyte, mam już krem na twarzy, maskę do ust sobie nałożyłam, więc to jest czas, że... No, już siedzę w ogóle w łóżku. Czekam, aż mój mąż przyjedzie. I jeszcze chwilę posiedzimy i ja muszę iść spać, bo rano idę do pracy, tym razem na rano, pierwszy raz. No i tak, kochani, bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną, że spędziliśmy wspólnie ten krótki dzień. To będzie bardzo krótki, ale intensywny. Więc to jest to. Mam nadzieję, że taka forma Wam się podoba. Jakby co jakiś czas będę właśnie tak stawiać, będziemy sobie wspólnie tutaj spędzać dzień, dni, w zależności, wiecie, jak to wygląda i co. I żegnam się z Wami i do zobaczenia jeszcze innego w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!